Osobliwy wypadek w Kluczborku, Woj. Opolskie, pijany kierowca nie opanował auta, staranował barierki przy drodze krajowej nr 45 i postawił pojazd niemal na sztorc przy ścianie budynku. Do niecodziennej i bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Dzierżoniowie, Woj. Dolnośląskie, w niewyjaśnionych okolicznościach kierowca tira. Nietrzeźwy 20-latek urządził sobie nocny rajd po ulicach Kluczborka. Jadąc z niedozwoloną prędkością uderzył w barierki oddzielające jezdnię do chodnika, przeleciał nad nimi w ekwilibrystyczny sposób i zatrzymał się na ścianie budynku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale szybko został zatrzymany przez policję. Grożą mu nawet 3 lata pozbawienia wolności. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.